prostu wam nie wyszedł. Tak, dokładnie. Mi się wydaje, że niektórzy mówili, że mamy dwie szanse na medal, a mi się wydaje, że nie. Że mieliśmy... Mieliśmy tylko jedną. Że to było w finale, że pod tym się wszystko skończyło. Może nie udało nam się wstać. Niestety. I ten mecz wyglądał dzisiaj jak wyglądał. Chcieliśmy walczyć do samego końca. Może jeszcze była trochę szansa w końcówce, ale nie wykorzystaliśmy swoich szans. Tak i tak dziękujemy wam za wielkie emocje. Chciałem powiedzieć, przychodzi w życiu u człowieka taki czas, w którym dźwiga krzyż, nasiągnięty bólem, cierpieniem, niespełnionymi marzeniami, brakiem radosnych perspektyw. Często ten krzyż nas przygniata. Ciężko jest wtedy wstać. Wpuścisz chociaż na chwilę do bramki Piotra Wyszomirskiego na tym turnieju, bo zdaje się jesteś jedynym, który jeszcze z bramki nie usiadł na ławkę w tym turnieju. Wiesz co, moim zdaniem Piotrek jeszcze na tym mistrzostwach odegra bardzo ważną rolę i chyba będzie to niebawem. Jakobson. I Piotr Wyszomirski, nareszcie skuteczna akcja w bramce. W piątej minucie było 1-5, ale teraz Wyszomirski, doskonała interwencja. Niech zabiorą. To Wyszomirski, spektakularna interwencja. No ja ci mówię, wstanie walcz, to twoje życie, twój największy skarb. 5 minut, 5 sekund do końca. Na co dzień Piotrek gra od pewnego czasu na Węgrzech w zespole Curgo i Kaka, trzecia drużyna Węgier, ale pozwala mu to grać i pozwala mu to podnosić poziom sportowy. Piłka dla Szwedów, Petersen, błyskawiczne wznowienie, nie ma bramki! Piotr Wyszomirski! Piotr Wyszomirski, co za interwencja! Jaka szalona radość, niech to będzie jego dzień! Obronić piłkę Petersenowi w takiej sytuacji! Fantastycznie! Piotrek obronił fenomenalnie, ale powiem, że Petersen rzucił źle. 4-4 w kontrataku. Jakobson, Ekdal, Boris i Petersen! Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny mecz! I Falgren, Jakobson, Wyszomirski! Ekberg kontra Wyszomirski. Ma 26 lat, ale urodziny to ma chyba dzisiaj tak naprawdę. Taki prezent sobie robi własną grą. Dobrze, teraz Adam Wiśniewski u niego. Ale to jest Wyszomirski. Nieprawdopodobne, co to się dzieje, Wyszomirski. Johan Jakobson i Wyszomirski. Cały czas ta sama akcja Szwedów. Malgren, Krapkowski, nie daje mu się przetrzeć. Teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski. Co on wyprawia w tej bramce? Ale ja ci mówię, stanie walczy. To twoje życie, twój największy skarb. Ale dlaczego Falgren z piłką przedarł się przez polską defensywę? Gdzie byli pozostali gracze? Znowu biega Zachrysson, znowu ta sama sytuacja. Ale jeszcze daleko do końca. I Ekdal Duric, Piotr Wyszomirski! Jeszcze bronimy. Z numerem 2 w zespole szwedzkim na prawym rozegraniu. Tak, ja nie muszę nic państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minuty. Tak, jeszcze na tym mistrzostwach odegra bardzo ważną rolę i chyba będzie to niebawem. W bramce mamy tego człowieka na 75% broni Piotr Wyszomirski. Powiadam mu styl rzucania Polaków. I Wyszomirski, a Wyszomirski ma bardzo odpowiada styl rzucania reprezentantów Szwecji. Nie mają na niego sposobu, Piotrek, jakoś dzisiaj jesteś wielki. Jakoś dziwnie nic nie mówił przed meczem na ten temat. Fenomenalny mecz polskiego bramkarza, fenomenalny. Persson, Piotr Wyszomirski. Po tym rzucie Perssona zastanawiam się, jakim cudem on może być królem strzelców w Lidze Mistrzów. Przy słówku, ale przecież tam nie byle kto, tylko bramkarz THW Kiel.
Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Wyszomirskiego. Ale ja ci mówię, w pełni walcz. To twoje życie, twój największy skarb. Proszę państwa, 25 rzutów Szwedów, 17 obron Wyszomirskiego. Bohaterem dnia, bohaterem wieczoru w duńskim Orchus na pewno Piotr Wyszomirski. Ale ja ci mówię.